szintoistyczni Aztecy zdobywają tytuł cesarza Chin oraz najeżdżają nacje europejskie. Awe, ja jestem Lukas, mam dość sporo doświadczenia w Europie Universalis 4. Jeżeli lubisz tego typu materiały, zachęcam do wspierania tego kanału, bo bez waszego wsparcia realnie nie byłbym w stanie dalej robić tego, to co lubię. A wam chyba jednak się podoba. Dzisiaj zagramy krajem ludzi w piżamach, który znajduje się w Ameryce Środkowej, zwanym Aztekami. Ale dość nietypowo tym razem. Bo dlaczego normalny człowiek grając z Aztekami miałby się pozbawić takiej fajnej religii, która daje morale 10% oraz national unrest w całym kraju minus 2? Oczywiście też nie zapominajmy, że po reformowaniu tej religii wszystkie te bonusy, które tutaj widzimy, pozostają. No ale też nigdy szczerze mówiąc nie robiłem Azteków pod animistów, więc tym razem tak to zrobię. Jeżeli chcecie zobaczyć też normalną reformację Azteków, taką na propsie, oczywiście przyspieszoną i z wprowadzaniem renesansu w Aztekach przed 1500 rokiem, to dajcie znać w komentarzach. Jako Aztecy mamy też naprawdę niezłe idee, zwłaszcza wojskowe, infantry combat ability 10%, dodatkowe morale, plus religia też robi swoje, oraz manpower za rozwinięcie wszystkiego. Bonus w postaci idea cost zmniejszony o 10% też robi swoje, a reszta to już taka troszeczkę mech, ale może się przydać. Spy Network Construction plus 20%. Jak widzicie, aztecka nacja jest tak OP, że nie posiada dwóch najgorszych idei w tej grze, czyli Maritime oraz Navy. A tak naprawdę to chodzi o to, że prymitywy, dopóki się nie zreformują, nie mogą rekrutować floty. Jako Aztecy posiadamy naprawdę fajnego władcę, zarówno pod względem zdolności militarnych, jak i ogólnie tutaj statystyk kraju. Następca jest mega kijowy, więc po prostu go zabijmy, a w naszych estate'ach bardzo nietypowo zaczynamy. 49, 29, 99, kurde, jak promocja. Nie pozostaje nam nic innego jak zwołać zgromadzenie, na którym obiecam jakieś różne rzeczy, o, a może nawet i coś tutaj spełnię, bo to jest całkiem niezłe. Oraz przyznać przywileje. Najpierw standardowo zmniejszenie kosztów doradców, których i tak nie zatrudnimy w najbliższym czasie, ale potem na pewno to się zmieni, zwłaszcza jak zostaniemy za jakieś 5 lat animistami. No i tak to mniej więcej u nas wygląda. Tutaj, żeby equilibrium było powyżej 50% wszędzie. Ach, tutaj troszeczkę brakuje, ale to się zmieni z czasem. Hej, czemu merchanci w ogóle nie mają żadnej ziemi? Dziwne. Od razu też zatrudnię najemników, bo będziemy toczyli wojny praktycznie na starcie rozgrywki. Handlarzy możecie spokojnie olać, ewentualnie tutaj wysłać. Praktycznie nie zrobi to żadnej różnicy, bo nawet tutaj po prostu nie macie zasięgu. Atakujemy Otomi oraz Tlaxcala sami. Tutaj sprawdziłem, że są tylko w wzajemnych relacjach, więc jak najbardziej są na propsie. Od Tlaxcali jeszcze zdobędę ten fort, co warto jest zrobić w sumie im wcześniej, tym lepiej. No, poszło naprawdę łatwo. Z tą misją jeszcze się wstrzymam. Możliwe, że będzie mi potrzebna później na dalsze wojny, jak już zmienimy religię. Poprawiam relacje tutaj z nacjami dookoła, żeby nie dostać jakiejś koalicji zaraz na twarz albo wojny, bo to będzie takie dość bardzo nietypowe granie Aztekami. Fortecę zdobyta, więc ją przechwytujemy dla siebie. Jak widzicie, nie biorę tej nacji na wasala. Tutaj bierzemy tylko tą jedną prowincję, ale może wasala byśmy zrobili, bo jest dość tani w punktach agresywnej ekspansji. A teraz atakujemy kraj, który ma religię animist. I muszą, o, tutaj mieć animist. Tak się składa, że Gumar nie ma żadnych sojuszników i jest bardzo łatwym celem. No to lecimy! Gdzie uciekacie? Chodźcie tu. Halo, halo. Udało nam się złapać ich armię i jest to niezmiernie ważne, żeby ją zniszczyć, bo tylko wtedy dostajemy 100 punktów warscora, a musimy to zrobić jak najszybciej. No to sporo mamy hajsu odłożone, więc może zatrudnimy teraz doradców, National Tax Modifier, Improve Relation oraz morale. To, że jesteśmy na minusie, szczerze mówiąc, jest totalnie bez znaczenia. Nie, przegraliśmy wojnę. Jak to mogło się stać? No nie mamy wyboru, musimy zmienić religię. No i teraz, moi drodzy przyjaciele, moi drodzy widzowie, wyznajemy świnkę. Chrum chrum. Albo pandę, bo kto co woli. To jest jedna z gorszych religii w tej grze. National Unrest co prawda minus 1, tolerancja prawdziwej wiary plus 1 i nic poza tym. Ale ta religia ma jeden duży plus. Praktycznie możemy zmienić się na dowolną inną religię na świecie, no z wyjątkiem tych religii w tym regionie. Z powrotem na Nahuatl moglibyśmy się zmienić w momencie, kiedy byśmy odzyskali tutaj tą prowincję.
pojawia się specjalny event, kiedy tutaj istnieje ta świątynia, Honolulu Temple, czy Honolulu Temple, nieważne, i wtedy możemy powrócić z powrotem do Nahuatli. Jeżeli chcecie taką ścieżkę rozwoju zobaczyć, no to oczywiście dajcie znać w komentarzach. Przygotuję dla Was kolejny odcinek z tego. No ale mamy też takie fajne decyzje tutaj. Devotion, National Unrest znowu minus 1, ale zwiększone koszty stabilności. Ewentualnie możemy tutaj pójść w stabilność minus 20% do kosztów i Yearly Prestige plus 1, a tutaj znowu Yearly Prestige, więc no dość sporo tego dostajemy teraz rocznie. A wiecie co jest najlepsze z tego, że właśnie się zmieniliście na animistów? Że możecie korzystać ze złota. I teraz macie jeden z już z większych income'ów w grze. No tylko ta inflacja. No ale mając taki income, możecie sobie pozwolić spokojnie na lepszych doradców, więc nawet zbijanie tej inflacji co jakiś czas nie będzie Was bolało. No bo już mamy tutaj dwójkowych doradców, za chwilę będziemy trójkowych sobie robili. Nie musimy aż tak dużo jeszcze zarabiać. Dość śmieszną sprawą jest jeszcze to, że nie możemy mieć rywali przez to w okolicy, bo my jesteśmy zreformowanym w teorii krajem, a oni są prymitywami, więc jesteśmy dużo silniejsi. W teorii dałbym głowę, że wcześniej było się plemieniem, a teraz jesteśmy królestwem. Kiedy to się zmieniło? W sumie chyba najnudniejsza część tej gry, bo musimy stakować punkty, żeby wprowadzić feudalizm w naszej stolicy. Tutaj mam już 9 punktów dyplomatycznych, więc nie ma sensu tego dalej dewować. Pamiętajcie, że każdy punkt powyżej 9 poziomu w kopalni złota to tak naprawdę coraz bliższe do jej zawalenia, a jak się zawali, to jest wielki smuteczek. Dewujemy! I stało się! Doszły do nas wieści, że gdzieś został wprowadzony renesans, mimo iż nawet nie wiemy, czym jest ubikacja. Jak powiem Wam szczerze, że doradzam Wam szukać dalszych doradców, no ale niestety ja takowej misji nie posiadam. Że straciliśmy tutejszy Cassius Belli na podboje, no to niestety zostaje nam tylko i wyłącznie robienie spy network po okolicy i podbijanie w normalny sposób tych prowincji. Jakie eventy azteckie to ja lubię! Dawaj mnie te punkty! No tych to już nie lubię. Misjonarz dwójkowy, 50% tańszy, biorę go! I mamy to, wprowadzamy feudalizm w naszym kraju. Bardzo pięknie. Teraz trzeba tylko renesans jeszcze wprowadzić. Boże, jak siedzę tak entą minutę, godzinę i patrzę, jak on się tutaj kiwa. Też nawet śmieszny jest nasz szaman. To lecimy sobie w wojenkę, żeby podbić tutaj prowincję. Wreszcie się troszeczkę porozruszało w okolicy. A nawet sobie wezwę sojusznika. Bo czemuż by nie? Musimy poczekać, żeby nam się tutaj wszędzie feudalizm wprowadził. Co planuję boostować teraz, o, chyba tą prowincję, bo tutaj mamy port, więc za chwilę go zboostuję i będziemy mieli minus 5 kosztów developmentu jeszcze w tej prowincji. Ech, trochę się tu źle wbiłem, ale chyba daliśmy radę. Jeszcze Stackwipe przed taki Earl, to mi odpowiada. Nie ukrywam, że to już jest trzeci, którego zabijałem w międzyczasie. No to czas wybrać następcę. Zobaczmy, kto wpisał tutaj Austria u mnie w komentarzach. Czyżby to była zapowiedź czegoś? Orian, no to będziesz następcą. Gratulujemy zwycięzcy! Na stronie eneba.com trwa obecnie wyprzedaż z okazji Black Friday. Pamiętajcie, że z kodem Lukas dostajecie 3% zniżkę, linki w opisie. No to może teraz wasali sobie poróbmy kolejnych, bo mi się tutaj przydadzą, nie ukrywam. Ich, ten kraj jest za duży, no to może tak troszeczkę ziemi weźmy. Mamy hajsy, to też forty tutaj postawmy, bo się przydadzą, no chyba, że mam jakiś zły event. Tutaj ten fort powinien być chyba całkiem niezły, chociaż może ten zdobędę. Jednak nie. Zaczynamy zjadanie Otomi, atakujemy tutaj jeden z krajów animistycznych, który został. Jednak będziemy w prowincji obok wprowadzali renesans. Zaczynamy oczywiście od dewowania za punkty dyplomatyczne, a potem już tylko militarne. Priorytetyzujemy i wprowadzamy renesans, jak tylko się da. No może dyszka, może się nie zawali. Jeden wasal zjedzony, kolejny ustanowiony i w zasadzie tak będziemy już tutaj lecieli. Myślę, że też na ten moment już nie potrzebujemy sojuszników, bo jesteśmy niezłym powerhouse'em. W okolicy możemy mieć 21 tysięcy wojska. O, i tej misji zapomniałem kliknąć. Z chwilę poprawiajmy relacje z naszymi wasalami, a potem wypowiadamy kolejne wojny. I renesans mamy wprowadzony. W sumie to przed tym wszystkim mogłem jeszcze zrobić tutaj humiliata. Oczywiście trzeba pamiętać, żeby w każdych prowincjach, które dość świeżo zdobywamy, dawać edykt na zmniejszanie autonomii. Jest to super ważne. Bardziej jeżeli planujecie na przykład zmienić się w jakąś teokrację czy republikę. Atakujemy kolejne kraje. Tutaj wybaczcie, że Wam nie pokazuję jakoś za bardzo tych wojen, ale tak naprawdę nie mam co Wam pokazywać. Większość tych wojen po prostu wygląda tak, jak teraz to widzicie. Wbijam się w prowincję, zajmuję i okupuję, a sojuszników ewentualnie whitepisuję. I teraz na przykład będę czekał,
I tak wyglądają te wojny tutaj, a władca mi zginął. Super. I które teraz tutaj wybrać? Myślę, że transfer subject najbardziej będzie w tej okolicy przydatne, bo kolonistów to średnio wykorzystamy. Tutaj zawsze było to od Wenecji. Zajmujemy Taraskan oraz wywhitepisujemy tutaj Xialo, coś tam. Chyba, że wezmę na wasala. Jest na to szansa. Tak, wipujemy w okolicy ich armię i pięknie to wygląda. Pozbywamy się wszystkich. Diplomatic. Nie, polepszajmy relacje. Będzie nam łatwiej wtedy tutaj utrzymać porządek. Fajne. To ja to chcę, bo ja i tak muszę tutaj wszędzie, jak widzicie, obniżać tą autonomię, to tak nawet całkiem nieźle, więc i tak mnie to nie ominie. A jak spadnie szybciej, to tym lepiej dla nas. O, na przykład tutaj już w ogóle tego nie potrzebuję. Na kolejną wojenkę, znowu miesiąc po wszystkim, wszystko pod okupacją. Co ja mam tu pokazywać? Patrzcie, jak te procenty tutaj lecą, jak to tutaj szybko zapiernicza. 3, 5, 4, 3, 1, i od nowa leci nam wskazówka, czy tyknie ten procent, czy nie tyknie ten procent. Proszę państwa, jakie emocje! Tyknął procent! I prowincje zdobyte oraz przekazane. W sumie my chyba zaraz możemy tych wasali zjadać. I nie są aż tacy duzi. Może zjemy wszystkich naraz. W czasie fokus tak czy siak musimy zmienić na administracyjne, żeby tutaj nadrobić jak najszybciej technologię i móc zacząć wprowadzać ideę. Tak naprawdę. W obecnym momencie i tak mam dwie technologie przewagi nad przeciwnikami, więc oni i tak nie mają szans z nami. O, teraz dopiero na to zwróciłem uwagę, że coś takiego mamy jak na Huatla Zaloc. I widzicie, tutaj mamy zwykłą informację, że jak wygrają, no to stracimy 1 punkt stabilności, a Kler zyska 10 punktów ziemi. Nie da się w ten sposób nawrócić niestety z powrotem Azteków na Nahuatla. Można to zrobić tylko, tak jak już wspominałem, przez tą świątynię w tym miejscu. To jednak faktu, że będą nawracali wam prowincje jak wybuchną. Jako, że nie planuję tutaj jakoś tej długo kampanii dzisiaj toczyć, no to odpalimy sobie złotą erę w sumie. Wszystkie technologie będziemy mieli tańsze o 10% i tak samo idee i inne rzeczy. Troszeczkę większą wojenkę, to może tutaj tą akurat wam pokażę. Raczej nie będzie łatwa, bardziej, że zaczynamy ją mając zerowe morale, no ale coś za coś. No takie bonusy podczas wojny, wyjebiście. Dawaj prestiż. Chociaż patrząc na to, jaką tutaj przewagę mamy i do tego 3 technologie do przodu, to raczej i tak nie mają z nami szans. I mamy to 1464 i Lukas bierze pierwsze idee. I tutaj w sumie warto jest się zastanowić, co by się chciało dalej robić tymi Aztekami. Bo ogólnie warto byłoby teraz wziąć na przykład eksploracyjne, nabić przynajmniej do tutaj czwartego, albo nawet i całe i gdzieś tutaj uciekać do Afryki, Azji, przejąć jakąś fajną religię dla nas. Ewentualnie fajnym sposobem byłoby też pójście w połączenie teraz expansion i tutaj kolonizować dalej Ameryki. Albo ogólnie na przykład też religijne, żeby dostać Cassius Belli, jeżeli byśmy chcieli robić podbój świata. To najciekawszy moment wojny z Miami. Wybuchły mi bunty i lecę je właśnie szczyścić. Ale to było straszne starcie. Ledwo daliśmy radę. O, wojsko Majów się pojawiło. Pierwszą ideą po przemyśleniu wszystkiego będzie tak czy siak eksploracyjna. Musimy ją mieć, musimy mieć Quest for the New World i musimy lecieć w lewo. Nie mylcie się, polecimy w lewo. Nie wybiorę ekspansywnych, ponieważ, tak jak już wspominałem, zamierzam iść w lewo. Gdybym zamierzał iść w prawo, wybrałbym ekspansywne, zajął się kolonizacją tutaj dalszej części Meksyku, a w prawo poszlibyśmy w momencie, kiedy dotarliby do nas kolonizatorzy i wtedy ukradlibyśmy im mapę i po prostu zaczęli się wbijać w Afrykę. Na początek potrzebujemy, o ile dobrze pamiętam, 3 lekkich okrętów albo 3 ciężkich. A że lekkie są dużo tańsze od ciężkich, no to je zbudujemy. Wojna z najsilniejszym państwem Majów, może będzie tutaj coś ciekawego, chociaż właśnie stakowałem ich armię i myślę, że już nie mają z nami większych szans. Jedną armię wysyłamy, karpę siege'ujemy, wszystko co mieli, a moją drugą armią lecę i czyszczę ich wasali i sojuszników. No niestety, no tak tutaj to wygląda w tym nowym świecie, że przeciwnicy bardzo często uciekają tam do terytoriów nieskolonizowanych i trzeba ich tam ganiać, żeby móc ich wywhitepisować wcześniej z tej wojny. A jak już uciekną, to najlepiej cofnąć się gdzieś na swoje terytorium i próbować ich wyłapać. Tutaj kończę karpę siege'owanie sojuszników, więc zaraz pójdą whitepisy. Wszystkie kraje ościenne tutaj po prostu whitepisuję. Nawet pieniędzy od nich nie biorę, żeby trus potrwał 5 lat i żebyśmy mogli je za 5 lat zaatakować. Bo jak widzicie, pieniędzy dużo nam nie dadzą. Rekrutujemy tutaj eksploratora azteckiego i następnie, no, mówiłem mu, leć nam odkrywać lepsze światy. Khan Peach wezmę na wasala, bo akurat zwolniły nam się dwie pozycje. Od naszego głównego celu
Biorę wszystko, co mogę. Mamy sporo do okorowania. Nawet staliśmy się Great Powerem. Mimo iż nikt nas nie zna, to właśnie wylecieliśmy na 8 miejsce. Dosłownie nikt nas nie zna. Nikt nie wie o naszym istnieniu jeszcze. No to wracamy do trenowania naszego wojska, żeby nabijać army profesjonalizm. Którą politykę by tutaj wybrać? Myślę, że plus 20 będzie na propsie. Jaka fajna misja. Plus 10 Colonial Ranch. Pierwsze coś takiego widzę. Zdobyliśmy i przekazaliśmy kolejne ziemie. Oczywiście jak zwykle trzeba wszędzie autonomię w podbojach pozmniejszać, a nie zganiecie kto o tym jak zwykle zapomniał. Przynajmniej edykty wszędzie już podpalałem i prawie wszędzie miałem. I nasza pierwsza kolonia, czy to są wyspy Galapagos? Takie misje to ja lubię, trade efficiency czy 710 golda. Normalnie bym wziął punkty dyplomatyczne, no ale 710 golda też piechotą nie chodzi. Czemu ja tak mało płacę za punkty? A, złota era i azteckie tradycje. Ogólnie możemy spokojnie sobie pozwolić na budowanie wszelkich budynków produkcyjnych na jakichś dobrych dobrach. Czyli wszystko co nie jest rybami, zbożem, kakałko jak najbardziej na propsie. Cukier też, wełna od czasu do czasu też można postawić coś, ale kakao jest super ważne. I nastała era reformacji, my już mamy sporo prowincji nawróconych. A, jeszcze musimy wymusić na jakimś zmianę wiary. Gdzieś mamy jakiegoś wasala lojalnego, zmieńmy mu wiarę. Łastyk będzie najlepszy do tego, bo jest najmniejszy. A w sumie mamy jak go zboostować troszeczkę, żeby był bardziej lojalny. Jako kolejne idee to się mocno zostawiam pomiędzy religijnymi i humanistycznymi. Gdybym leciał w jakieś podboje świata, to myślę, że brałbym albo religijne, albo które jest tutaj z wojskowych, które by pasowały. No ale to nie jest celem tej kampanii, tylko taka dobra zabawa i nietypowy sposób grania Aztekami. Karaiby odkryte. A co to tutaj robi? Z polityk na flotę to wiem, że galery będą nam potrzebne za jakiś czas, więc no w tą stronę pójdziemy. Coś tu jest nie tak z Cassius Belli. Mam zwykły conquest. Mam prowincje, na których nie mam claima i nie płacę punktami dyplomatycznymi? Coś tu jest nie tak. No i mamy Beard of Colonialism, ale to co prawda nie miało szans pojawić się u nas z powodu warunków, które zawsze możecie sobie tutaj sprawdzić. Co prawda nie wiem jak sprawdzić już dla czegoś co się odpaliło, nie mam żadnego pojęcia, ale warunek jest tutaj taki, że musimy mieć stolicę w Europie, Azji albo Afryce. Tutaj jest ten event, w którym decydujecie, czy chcecie powrócić do wiary na Huatla, czy nie. Jeżeli zniszczycie świątynię, no to tutaj modyfikator z tej prowincji zostanie usunięty. Jeżeli to klikniecie, wracacie z powrotem do Nahuatla. I to jest jedyny sposób, żeby ta religia została u was przywrócona. Jeżeli bym teraz to kliknął, to powiem szczerze, że popełniłbym samobójstwo. No i pięknie, 1504 rok, wszystko mamy podbite, wszystko mamy zjednoczone. No, trzeba jeszcze anektować wasali. Pierwsze angielskie kolonie się pojawiają na Karaibach. I ogólnie, jak gdyby to było podejście na przykład pod World Conquesta, w tym momencie robilibyście restart. Ostatni kraj, z którego chcecie reformować sobie religię, to jest Anglia. W czasie, jak czekacie na to, żeby nadrobić tutaj dyplomatyczną technologię i wam coś takiego tutaj się zdało, najważniejsze, żebyście skolonizowali te punkty tutaj na Karaibach. Jest to super ważne, żebyście tutaj kontrolowali ten handel. Co prawda, Karaiby i tak są kiepskie, bo dość sporo nacji stąd może wyciągać ten handel i raczej się tu go nie powinno zbierać, no ale zawsze to jest lepsze, zanim podbijecie na przykład English Channel. Swoją drogą, Anglicy mają plus 20, ja mam plus 50. W takim zjednoczeniu mamy już prawie 70 tysięcy wojska, bez żadnych idei ilościowych. Nasz income wynosi 76 golda total. Co prawda mamy problem z manpowerem, ale gdybyśmy poszli ekonomicznie i ilościowo i tutaj to wszystko dewowali. Białe diabły tu chodzą. Ciekawe jaki poziom technologii mają. Już wiem, że przynajmniej jestem w technologii ahead of time. Dziewiątka. Nie jest tak źle. A czarne flagi dostali. To nie to, że coś cokolwiek mi daje. Witaj Anglio, mój nowy rywalu. By the way, jest to opłacalne, żeby robić od razu na rywala Anglię, bo i tak będziemy zdobywali te prowincje. Gorzej, że jak wprowadziłem kolejną technologię, Anglia okazała się być za słaba, żeby być naszym rywalem. Fak, czemu Kastylia jest na Bermudach i ma na Unii tylko na Aragon? Sojusz Anglia i Portugalia. Okej, chciałem wam pokazać, jak wyglądają te jednostki. Zobaczcie, Aztecy na koniach, ludzie w piżamach na koniach, ludzie w piżamach z armatą, no i oczywiście zwykła piechota bez armaty. Trochę przesadziłem z gaveringiem, no ale za chwilę to nadrobimy. Idee humanistyczne mamy skończone, teraz nadrabiamy technologię i myślę, że kolejne wezmę po prostu ofensywne. Powinny się spisać tam w Japonii, gdzie płyniemy. Walczycy!
No okej, okay, no to jednak reset nie byłby potrzebny, bo od Portugalii spokojnie można reformować religię. Realna edukacja, Missionary Strength plus 2. Okej. Okay. Jo, po tych wszystkich rzeczach teraz taki event mi wyskoczył. Do 1540. Szkoda, że wszystko wprowadziłem. Ta gra mnie czasem po prostu nienawidzi. Zajdę 249 punktów. Jak tu nie korzystać jednak, mimo iż nie potrzebuję. Przygotować naszą wielką flotę inwazyjną. Jak widzicie, już się ładnie tutaj buduje. Zbudujemy też przepiękny, ciężki okręt wojenny. Nazwiemy go Inwazja Montezumy. Bójcie się. Ania, ty zdradziecka. No, myślę, że nagadałem Hiszpanom. Spróbujmy poprawić relacje z Francją, chociaż raczej nie będziemy z nimi żadnych mieli tutaj pozytywnych relacji. A naszym celem za chwilę będzie Lannister. Mamy kolejną reformę rządu. W teorii mogę pójść na parlamentaryzm. To byłoby zawsze mocne. Ale rzadko idę w State General, nigdy nie pamiętam, jak to tutaj działa. Więc pójdziemy sobie tutaj w toto. I tak, 2-3-6 albo 5-3-2. 2-3-6, 5-3-2. A nic, pójdziemy w stronę parlamentaryzmu. To da mi wybory za kolejne 4 lata. Wojska w górę, wojnę wypowiadamy. Fuck it! Najlepsze Cassius Belli to no Cassius Belli, prawda? Może to attrition podczas transportu to jest jedna wielka masakra. Pół wojska od razu na starcie do piachu. No ale może nie będzie jakoś super źle. O i flota mi ubiera! To jest masakra. No ale zaraz będziemy mieli prowincję, to ją tutaj schowamy i zabezpieczymy. Weźmy impact na Siege'a, to się przyda. Od razu flotę schowajmy, niech mi się armia troszeczkę bardzo, bardzo powoli odnowi. Tym bardziej, że jakby to powiedzieć, chyba mam przewagę liczebną. Pierwsze starcie nie w Ameryce, w Europie. Bez problemu wygrane. Pierwsze ofiary dla pandy rozdane. Grozi mi chyba mała koalicja. To by się tym przejmował. O, patrzcie, jakbym był głupi, mógłbym się już przekształcić na Christianity. Nie. Od kiedy tu jest trade note? Naprawdę go nigdy nie widziałem. W czasie zdobędę jeszcze tutaj te portugalskie kolonie. Jak już tyle tego pokolonizowali, to czas najwyższy to przejąć. Teraz mogę przejść nawet już na sunizm. Kusi? Pecha i Anglia stała się reformet, nie anglikańska. Bo wtedy po prostu więcej agresywnej ekspansji będziemy wbijali u krajów reformet. To okej, okay, lecimy z dalszą wojną. Jak widzicie, będziemy walczyli ze wszystkimi głównymi kolonizatorami, ale nic na ten temat nie poradzę. Nasza flota tutaj musi wypłynąć. Boże, co ja tu zrobiłem? Co to za morale? 3-6, oni dostają jakieś bankruta? Czy co tutaj się wydarzyło w ogóle? Jakie to straty były? Aż to przeklikałem. Zobaczcie, mieliśmy ten sam zielony kolor co Lannister. Anglia nie wiedziała, co się zbliża. Moment, kiedy Aztecy są bardziej rozwinięci niż cywilizacje europejskie. To jest takie troszeczkę śmieszne. Bo tylko Portugalia nam dorównuje. Specjalnie teraz wydałem bitwę, w której mamy okręty. Ej, to miało być ciężkie po przeciwnej stronie, no ale ich nie ma. Może zaraz dołączą, a jak nie, to może potopimy. Zobaczymy, jak to wygląda. 300 populacji, jak najbardziej na propsie. Sam straty teraz, patrzcie, ponoszę. Dość sporawe. No ale tak to jest, jak się walczy u wybrzeży. Cztery okręty ciężkie, 3 u przeciwnika, 14 lekkich zatopionych. Ale to powoduje, że moja flota już raczej nic nie zrobi podczas tej wojny. Ale też realnie nie musi. Oh my god, oni mają 35 ciężkich jednocześnie. No i teraz dochodzi tutaj do bitewki. Mamy przewagę w moralach i to całkiem niezłą. Mimo, że nie jesteśmy Aztekami. Jakbyśmy byli Aztekami, to jeszcze bardziej byśmy ich tutaj miażyli. W sensie na chłatla. Aztekami przecież jesteśmy. Chyba musimy teraz ukryć mapy tutejsze, skoro mamy z nimi toczyć dalsze wojny, nie? Ej, patrzcie, oni jeszcze dzidy mają, kiedy mamy już muszkiety, czy cokolwiek to było na tym wczesnym etapie. Za dzikusy. Chyba rozbijamy angielską armię, ale czemu ona się tam wycofuje? Nie powinna móc tam przejść. No nic, jak zwykle system fortów działa wspaniale w tej grze. Bez jaj, co za fuks. Francjo, kocham cię. No i kończymy naszą inwazję na Anglię. Wszystkie forty zdobyte. Teraz to już tylko z górki. Ale za bardzo nie ma co pokazywać w tej wojnie. Carpet Siege. Ja już cała zapaskowana. Francja tutaj wciąż walczy na tych przejściach. Nie daje sobie rady. Nasze wojska już w Lizbonie. Też jest zielony kraj. Portugalii to wezmę tylko pieniądze plus tą prowincję. Żeby tutaj ewentualnie móc atakować potem dalej. Tych heretyki. Wytnić to. Od Hiszpana bierzemy tylko War Operation oraz pieniądze. Nie ukrywam, że trochę mi zależy na tym, żeby go jak najbardziej zadłużyć. Anglię kończymy w następujący sposób, przejmując większość fortów oraz mamy przejście przez cieśninę. Ważne, żebyśmy byli na pauzie, bo w tym samym momencie mamy to. No i wszystkie idee mamy skończone w tym momencie i możemy dobrać teraz politykę. National Unrest i separatyzm minus 5 punktów. Jest to bardzo mocne. Gdybyśmy chcieli teraz okradać angielski handel i zniszczyć swój sojusz z Francją,
to moglibyśmy tutaj wysłać privateerów i naprawdę niezłe zyski czerpać na tej odpalnej polityce. Staliśmy się do Ainu, czas odbić nasze terytoria. Japonia o dziwo ich nie obroni, nie mam żadnego pojęcia czemu. Po co ja taką flotę tutaj sprowadzałem? Granica z Japonią ustanowiona. No i czas na wojenkę. Serio, aż taką mam przewagę? Już nie wspomnę o tym, że mamy 3 technologie przewagi nad Japonią. Anihilacja japońskich armii, chociaż widzę, że tutaj jeszcze coś do nas zmierza. Czekajcie, żeby ich tutaj dopaść. Bez Sakwipa. No to teraz forciki. W tej Japonii to jest po prostu nawijanie tempa naszego wojska. Ja tu muszę 10 miesięcy stać na moich prowincjach jakikolwiek, żeby moje wojsko jakkolwiek się odnowiło. I tylko się wbijam tutaj w japońskie armie, czyszcząc je, a manpower mi leci w dół. Jeszcze co, to przetnę Japonię w pół i ją mega zadłużę, bo nie mam siły na więcej. Naprawdę, to jest jakaś masakra w tej Japonii. No i chyba możemy przyjąć Shinto u nas. Shinto becoming new state regent of Aztec. Czemuż by nie? Co prawie 4 punkty stabilności, ale przewidująco miałem zapas punktów. My jesteśmy teraz... Ja nie mogę, Shinto Azteków zrobiłem sobie, to jest jakieś porąbane. Incydenty nam się powinny teraz zacząć chyba odpalać, nie? God, w międzyczasie ktoś mi zaorał sojusznika. Czyżby jakaś... No pewnie, wojna religijna. Taki duży Commonwealth. A jaka duża Riga. I Moskwa jeszcze istnieje. Gdzie jest Rosja? Atakujemy ponownie Anglię. Co prawda dużo jest tutaj krajów, z którymi będziemy musieli dodatkowo walczyć, ale fuck it. Myślę, że damy radę sobie poprzez zajęcie samej Anglii jakoś ją wypisować. Moja flota niestety podczas tej wojny stacjonuje w Japonii i raczej nic więcej nie zrobi. O, i patrzcie, mamy incydenty japońskie. Freeland buddyzm i zwiększył mi się poziom izolacjonizmu. I tutaj możemy mieć jego 4 wartości. Jak to działa? Też pamiętać, żeby za jakiś czas tutaj wbić się w English West Indies i tak samo w Karaiby i zająć to dla siebie. To będzie dla mnie super ważne. Widzicie, samą Anglię praktycznie zdobyliśmy w niecały miesiąc. Ten moment, no to musimy już 5 lat czekać, bo nie wyjmę realnie tych krajów z wojny. Nie mam jak się dostać na kontynent. Okej, kocham takie reformy. No i najważniejsze prowincje przejmujemy od Anglii. Co prawda grozi nam teraz niezła koalicja, ale olać. W tamtym regionie i tak długo nie będziemy nic więcej podbijali, bo mamy praktycznie, jeszcze tylko się upewnię. No dobra. Jeszcze tą prowincję musimy podbić. I zakończyliśmy incydent. Dostaliśmy teraz na 50 lat dodatkowe 15% manpowera. Coś tu źle policzyłem w takim razie. Gdzie moje morale? Wreszcie stajemy się królestwem. A nie, imperium. Dowiezienie wojska z Anglii tutaj kosztowało mnie 25 tysięcy manpowera oraz zajęło mi jakieś 3 lata. Kiem na Ming najlepiej jest poczekać w momencie, kiedy mandat im spanie poniżej 50%, a zazwyczaj bot to robi, kiedy dojdzie tutaj do 90%, przeprowadza reformę. Akurat mamy ostatnią, którą przeprowadzi i wtedy możemy z nim toczyć wojnę. Stoczę szybką, prewencyjną wojnę z Japonią, dosłownie tylko pieniądze. Taką czwartą ideę to wezmę tutaj dyplomatyczną, da nam to 20% Provincial War Score Cost oraz w połączeniu z humanistycznymi Improve Relation, co jak wiecie, uwielbiam w ten sposób zbijać agresywną ekspansję. Dobra, atakujemy Ming, niestety nie chcę czekać, bo miał jakiś event, który mu troszeczkę tutaj obniżył to wszystko. Nie chcę czekać na to, bo to mi czas leci, czas ucieka, a tu wiecie, trzeba kolejne odcinki nagrywać, więc bierzemy admiralicję i najpierw musimy wygrać z Mingiem na morzu. A z tym niełatwo, bo po pierwsze ciężko znaleźć flotę Mingu, bo nie wiadomo gdzie ta sobie stacjonuje, a znowu jak już ją znajdziecie, no to się okazuje, że mają w... I dopadliśmy flotę Mingu, jak widzicie, nasze galerki plus moje ciężkie okręty. Raczej bez problemu powinniśmy tu wszystko tutaj zatopić, bo mamy technologię do przodu w stosunku do Mingu. Spore straty, ale my najpierw musimy z Mingiem wygrać tak czy siak, jak już wspominałem, na morzach. Wiem, o co zrobiłem. Zapomniałem, że do polowania na bitwach morskich to my potrzebujemy szybszych okrętów. Mirałowie podczas bitew też się przydadzą. Wiem, że poprzednio nie miałem. Wiem, kiedy dopadłem jego flotę wojenną. My się teraz bierzemy przy jego granicach. Okręt flagowy Mingu poszedł na dno. Jak i kolejnych 6 ciężkich okrętów poszło na dno. Ale jeszcze nie mogę blokować jego wybrzeża. Ej, wbiłem się w Ming, zająłem Wurgola, a teraz staram się mu poczyści tutaj te armie, póki ma podzielone. Nie uciekaj mi nigdzie, dobra, czekamy na kudeczkę. I mój pierwszy war goal mamy, czyli zdobycie tej jednej prowincji. Więcej tak naprawdę nie potrzebuję na ten moment, a to za chwilę zobaczycie dlaczego. Te 3 lata trusa z Mingiem i dla nas najważniejsze w tym okresie byłoby zdobywanie tego regionu,
ale jeszcze się wstrzymam do pierwszej wojny, więc kolejną ważną sprawą jest budowanie ekonomii w tym momencie. Odpalamy misję, którą specjalnie cały czas trzymałem na ten moment, czyli to High Income. Powoduje ona, że przez 25 lat macie przyspieszoną budowę o 25% oraz Construction Cost jest zmniejszony o 10%, co powoduje, że teraz możecie spamić manufakturami. Skończyło się spamienie. Często osoby w tym momencie rozgrywki też zadłużają się i robią planowanego bankruta, żeby zbudować te manufaktury w 10 lat. No i teraz, jak graniczycie bezpośrednio z Mingiem, trus wam zszedł, możecie lecieć Mandate of Heaven, który powoduje, że wszystko was kosztuje o 50% mniej. Jeszcze mamy rozwinięcie z wiary 25% mniej. Oraz gdybym miał dokończone dyplomatyczne, mielibyśmy minus 20% mniej. No ale nie mam, jakimś cudem. Trudno, zdarza się. Można było tutaj skasować już eksploracyjne i zboostować bardzo szybko dyplomatyczne i Ming mielibyśmy, może i na jedną wojnę, bo tak z ciekawości, zobaczmy. Nie no, dobrze, aż tak pięknie by nie było. 133% overextensji, co ja gadam, prawie 300% overextensji oraz 133 punktów agresywnej ekspansji. Niezły kawałek Mingu byśmy mogli wziąć w tej jednej wojnie. I nie ukrywam, że naszym celem byłoby teraz podbijanie Mingu jak najszybciej. I powiem wam szczerze, że tak na koniec, to my mamy naprawdę dobrą pozycję do World Conquesta tymi Aztekami w tym momencie. Jak i do zdobycia achievementu Sunset Invasion, który polega na zdobyciu poszczególnych prowincji takich jak Lizbona, Madryt, Paryż, Londyn, Amsterdam i Rzym, co nie byłoby większym problemem. Jak już wspominałem, jeżeli chcecie, żebym zrobił takie podejście, gdzie Aztekami z Nahuatla zdobywam to osiągnięcie, piszcie w komentarzach. A wy sami, jak nie chcecie się męczyć, no to zróbcie to animistami, naprawdę super przyjemnie się gra.